Hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Tak, z Planet Crafter, ponieważ dzisiaj zbytnio nie mam czasu na nagrywanie, dlatego będzie odcinek 20-minutowy, niestety, ale spokojnie, spokojnie, następny będzie 40-minutowy, więc nie będziecie stratni. Dlaczego robię te 20? Już wam kiedyś tłumaczyłem, że no czasem tak bywa, że nie mam czasu po prostu na nagrywki. Bo czasem tak bywa. Iż, no albo praca, albo jakieś inne obowiązki w domu. Nie jestem youtuberem na pełen etat, tylko bardziej tak hobbystycznie, dlatego no czasem tak to wychodzi. Dobra, możemy zrobić sobie rakietę z informacją o mapie, ale tego nie chcę. Więc może teraz siewające nasiona. Bo mieliśmy na rośliny, a teraz na nasionka. Dobra, potrzebujemy próbki bakterii, mutagen, korę drzewa. Próbka bakterii, mutagen i korę drzewa. Ciekawe, czy mam w ogóle jakąś korę drzewa w tej chwili w bazie. Mamy coś tutaj? Mamy korę drzewa. Więc próbka bakterii i mutagen. Próbka bakterii jest. A czy jest mutagen? Mutagen nie ma. No właśnie, tu nam się coś jeszcze robi. Czy to już się skończyło robić? 62%. 62%, to jeszcze nie. Tutaj miałem iść. Mutagen, potrzebujemy próbki bakterii, nabój metanowy i siarki. Dobra, to sobie na szybko to zrobimy i ogarniemy sobie tamtą. Widzicie, lag mózgu. Tamtą rakietę. Mam tu rakietę. Skończyło się? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, mutagen jest. Było również dwa super stopu i bodajże silnik rakietowy. No ale to już sobie ogarniemy bez problemu, bo to akurat mamy. To akurat jest wszystko. Przynajmniej było. Było? Ej no, dałbym sobie rękę uziąć, że było. Nie wiem, czy w tych chwilówkach nie było. Ej, gdzie ja to zostawiłem? Jestem głupi. Tu w ogóle siarka jest zostawiona. Kurde, gdzie ja to zostawiłem? W siarce? Nie. No widziałem, to jestem pewny. Jestem pewny, że to widziałem. Dobra, to jedzenie możemy sobie zostawić przy okazji. No i szukamy teraz tego silnika rakietowego. On gdzieś tu musi być. Krzem nawet tu zostawiłem, ale jestem ciapa. Ale jestem ciapa. No widziałem na pewno. Widziałem na pewno. Ale wiecie co? Ten plastik. Możemy tutaj go włożyć. Na razie. No gdzie ja go zostawiłem? Nie wiem. Były dwie super stópki. Czy ja ten silnik zużyłem? Czy może być tak, że ten silnik zużyłem? Aż mi się wierzyć nie chce. Ale na to wychodzi. Na to kurczę wychodzi. No tu go nigdzie nie widzę. Nie mam go, a jestem pewny, że go widziałem gdzieś. Gdzieś go widziałem, tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, czego nigdzie nie zostawiłem. Tu jest, Jezu, wiedziałem, że gdzieś jest. Już miałem robić kolejny. 2 minuty szukania silnika, który był nie tam, gdzie trzeba. Czyli standard. Dobra. Mamy kolejną rakietkę. Co on daje jeszcze raz? Wow, jaki ładny. Mnożnik tlenu razy 1000. Leć. Czyli tlen nam teraz poleciał razy 1000. Czy coś leci? Chyba nie. Jakieś zarodniki, wow. Ale sprite tu leci.
w całej bazie. Dobra, czyli rakietkę mamy już odhaczoną. Rakietkę mamy odhaczoną. Co ten mutagen, to my zabierzemy. Jakieś porządki może, nie? Musimy trochę przystopować z produkcją tych grzybów i innych rzeczy. Chyba, że porobimy jakieś inne typu właśnie nawozy, nie nawozy, potem na przykład jest potrzebne dwa razy, bakłażan czy coś. Nawóz T2 to jest jedna dynia. O! Bryłki bioplastiku, grzyby sporo. Wytrącimy. A ten bioplastik jest czasem potrzebny. Dwa grzyby, wodę i krzem chyba, tak? No to akurat. 4 to potrzebujemy 8 grzybów. 2, 4, 6, 8. I 4 wody. Zrobimy takie lekkie porządki. Lekkie, lekkie porządki. W ogóle tutaj przydałoby się te inne rzeczy powkładać, typu właśnie jakieś grzyby i tym podobne. Tu mamy sporo tych nasion. I to powinno być samo jedzenie, tylko i wyłącznie jedzenie. No i pyk. Więcej bioplastiku, to na razie zabierzemy. Jest w miarę. W miarę poukładane. Dobra. Poza tym, co my dzisiaj będziemy robić jeszcze oprócz tego? Wiecie co, tak sobie zastanawiam się, czy by nie zrobić tego generatora glonów T2. To też nie byłoby głupie. Też nie byłoby głupie. Ekstraktor rudy niby też moglibyśmy zrobić T2. No właśnie. Wiertnicę mamy. Wiertnicę mamy, więc na luzaku. Rozsiewacz trawy, rozsiewacz kwiatów T2. Może to zróbmy. 2 razy nawóz mamy. 2 razy nawóz, 2 razy woda i 2 stópki. No to to akurat nam nie przeszkadza w żadnym calu. Bo te dwójek jeszcze chyba nie mieliśmy. Albo i mieliśmy? To jest T2? Len 108. Rozsiewacz trawy. Nie, to jest co innego. Tak, to jest rozsiewacz nasion. Złote nasionko sobie przerobimy. Rozumiem, że i tu jest złote, tak? I tu daje nam 966. I rośliny 9,2. Zobaczymy, ile na tym da. No 1,95T. Czy wpół, 1,95 PPT. Od cholery roślin. Nie no, to jest bardziej urw od tego. No i to znacznie, znacznie. To w ogóle tego bym się pozbył, bo to już jestem niepotrzebny w żadnym celu, ale okej. Ile mam jeszcze tych nawozów? 2 nawozy. Moglibyśmy zrobić teoretycznie więcej tych nawozów, tylko co tam było potrzeba, to już nie pamiętam. Może sobie porobić jakieś kurde rozpiski. Nawóz, glony, bakłażan i siarka, świetnie. Tylko nie mamy glonów pewnie, albo mamy ich bardzo mało. Więc zróbmy generator glonów T2. O, to jest lepszy pomysł. Skoro potrzeba dużo nawozów, to zróbmy to. 2 bryłki bioplastiku. Magnes, 2 stópki. Magnes, gdzie jest magnes? Tu. I 2 butelki wody, tak? Nie, jedna. No i róbmy to. Róbmy. Niech sobie rośnie. My sobie to przy okazji pozbieramy.
No i elegancko. No i elegancko. O, coś tu mi migło. Coś mi tu migło. Nie wiem co, ale coś migło. A i to daje też tlen i coś innego. Rośliny 23 gram, tlen 350 ppq. Dobra. Wybierzmy to przy okazji. Dobra, żelazo jest full niestety znów. Znów żelazo jest full. Krzemu nam trochę doszło. O nie, nie chciałem tego. Magnezu również nam trochę doszło. Kobaltu w sumie też. Kobalt to jest taki mało potrzebny w tej chwili. I nie mam co robić z żelazem. Nie mam co robić kompletnie z żelazem. To jest, to mnie bardzo irytuje. Dlatego zrobimy chyba kolejną skrzynkę z żelazem, samym żelazem. Gdzieś tutaj. Który tu nie będzie przeszkadzać. Takie samo istne żelazo. Bo tutaj jest już tego sporo. Miała być chwilówka, tu się robi skład żelaza z tego. Tutaj. To jest tutaj. Żelazo mam prawie dwie skrzynie w tej chwili, więc... Oj, 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 oj. Trochę tego jest, trochę tego jest. Znowu zapomniałem, z czego robi się nawóz. Przyglony siarka bokłażan. Przyglony siarka bokłażan. Szymy jakoś... Jakaś krypa mnie bierze ewidentnie. Dobra, glony. 3, 6, 9, 12, 15. Czyli 5 sztuk. 10 bakłażanów i 5 siarki. Powinno starczyć na 5 nawozów. Czyli tak będziemy na plusie. Zrobiłem 5? Zrobiłem 5. No i elegancko, no i elegancko. Niski poziom nawodnienia, no problem. I zrobimy sobie więcej rozsiewaczy kwiatów. Dwa nawozy, mamy ile? Mamy 6. Czyli możemy zrobić 3. 3 sztuki. Czyli potrzebujemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 6 stópek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i fajnie. No i bardzo fajnie. Zrobimy i tutaj. I zrobimy i tutaj. Albo wiecie co, nie. I tak będziemy zabierać, ojej, nie to. Ten złoty kwiat. Rozbierz. Złoty kwiat od razu wstawimy tu. I tu nic nie ma. Bo tu jest złoty kwiat, złoty nasionko. Ohoho. Jeżeli tak, to zrobimy to tutaj. Dobra, złoty kwiateczek, złoty kwiateczek. Rozsiewacz nasion jest nieaktywny. Posadzimy tu tuska. Możemy porozbierać to śmiało. Wegetuby nam są już niepotrzebne, nadają jakieś w pyku. No to od cholery. Tylko energię zżerają. Zabrakło miejsca? Ewidentnie. Krzemu dużo zostaje teraz. I wody dużo.
No, sporaśnie. Sporaśnie. Zweź to, człowieku, pozbieraj. Żeby przy okazji nic nie rozebrać. Dobra, ale chyba się udało. Czyli tu rośnie tusk. Tu jest złote nasiono, tu jest złote nasiono. Tu nie ma nic. Czyli tu też sadzimy tuska. I została nam jeszcze jedna. Nie mam butelki wody. To nie przeszkadza. Już mamy. No i leci tusk. No i tak 130 ppt na 190 ppt, no to i tak nie jest tak źle. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Zrobiło się tu bardziej klarownie. No i tych kwiatów jest znacznie więcej. Nie wiem, czy nie powinienem zrobić tego z tej strony bardziej. Dobra. Sobie trawka rośnie, jest git. Jest git. Nie, zyskaliśmy sporo krzemu, aluminium i tym podobnych. Nie to. Kobaltu tu nie ma, krzem. I aluminium. Nasionka zostawimy tu. To jest woda. Wodę to mi zostaw. No dobra. Jak wyglądają nasze statystyki terraformacji? 56% drzew. Gdzie to jest? Tu jest. No i tlen teraz ruszył z kopyta i to mocno. Tlen ruszył z kopyta i to mocno. Odblokujemy teraz. Rozsiewacz drzew T2. A T1? Rozsiewacza drzew T1 jeszcze nie widziałem. Filtr powietrza jest od 200 GTI. Generator termojądrowy generuje energię, która zasila wszystkie maszyny na planecie. To musimy zrobić ewidentnie. To teraz bardziej w ciepło musimy iść. Teraz musimy iść bardziej w ciepełko. Wybuchowy proszek, dwa pręty. Coś leci. Coś leci, tylko pytanie co? Jak przypieprzy? Czy to jest nic? Naprawdę? Tu nic nie ma? No puste meteoryty. To są puste meteoryty. To jakieś jaja. To są jakieś jaja. Na co komu puste meteoryty? No serio, to nic... A nie, dobra, jest krzem. I to jest ten zrzut surowcowy. Ej, no dobra, sporo teraz tego jest. Weź wszystko. Właśnie, tu nie ma już miejsca, kurde, no. Dobra, żelazo sobie zostawmy. O, niech zostanie tak. Trochę tego irydu jest, więc spoko. Nie przeszkadza to w żaden sposób. Dobra, mamy trochę irydu, więc możemy teraz śmiało spróbować sobie zrobić kolejne ciepełko. Kolejne źródło ciepełka.
ten tytan i resztę oczywiście porozkładamy, bo jest go za dużo ewidentnie. Kurde, magnetu też mamy za dużo. Dobra, mam pomysł, co możemy z tym zrobić, ale to za chwilę. To za chwilę. Weź to, zrób sobie pręty. Jeszcze, i chciałem jeden zrobić. Trzy pręty irydowe mamy. Okej, okay. Wybuchowy proszek. Mamy czy nie mamy? Nie mamy. Obstawiam, że to była bodajże siarka. Siarka. We mnie. Na pewno była siarka. Dwa razy siarka dwa i raz iryd, okej. Okay. Dużo. Ale tylko jeden jest potrzebny, prawda? Yes. Dwa razy siarka, jeden iryd. Czyli cztery razy siarka i... Cztery razy siarka. Jeden iryd. Dwa irydy. Kurde, bo to już jest koniec odcinka. To już jest koniec odcinka, więc nie wiem, czy zaraz go nie zrobię normalnej długości. Raz, dwa. Ja już muszę uciekać za chwilę. A zanim to jeszcze zrenderuję, to już w ogóle będzie masakra. No ale dobra, może zdążę. Iryt. Bierzemy to i tam były po dwie super stópki, prawda? Trzy super stópki. Dobra. Zrobimy sobie dwa generatory ciepła. Dwa generatorki ciepła. Podgrzewacze te cztery. No i fajnie. Będzie cieplej. Kurde, normalnie brakuje miejsca w tej chwili na to wszystko. Brakuje miejsca. Jest wszystkiego po trochu po prostu. O, jeszcze jeden przycisk klikam. Świetnie. Otwórz aluminium. O, o to mi chodziło. Dobra, spuść tego żelaza trochę. Brakuje nam krzemu i tytanu. I kobaltu. Teraz aluminium. Dobra, już teraz nam wszystkiego brakuje, więc uspokajamy się z tym. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej.